Witamy na kolejnym studium literackim. Witamy po krótkiej wakacyjnej przerwie. Na początek małe sprostowanie. Miała być z nami obecna dzisiaj obok Radka Kobierskiego Monika Mosiewicz. Monika niestety z powodów zawodowych, chyba możemy tak powiedzieć. Nam też jest strasznie przykro z tego powodu, że chcieliśmy wreszcie przełamać ten stereotyp, jakoby nienawidzilibyśmy kobiet. I z tego powodu ich nie zapraszamy, co jest nieprawdą, ponieważ lubimy również poetki kobiety. Na pewno na następnym razem zaprosimy jakąś kobietę. W każdym razie dzisiaj z nami jest Radosław Kobierski, poeta, prozaik ze Śląska, mieszka w Chorzowie, debiutował jeszcze w poprzednim stuleciu. Wydał takie tomy jak Rzeź Gniątek, We dwójkę płyną umarli. Tom wierszy Lacrimoza był nominowany do Literackiej Nagrody Gdynia w kategorii poezja. Mniej więcej na czym polegała działalność tej grupy, że była to grupa osób, która wydawała dodatek, który nazywał się właśnie Na dziko. Od początku byli związani z tą grupą chyba Melecki, Olszański, Kłuczok, tak. I chciałbym Cię zapytać, w jakich okolicznościach Ty dołączyłeś do tej grupy, na czym polegała Wasza działalność, a przede wszystkim wobec czego działaliście w opozycji? No tak, w związku z generalnie poza towarzystwem nie ma żadnego. Ja się pojawiłem całkiem przypadkiem tam i całkiem przypadkiem też tam. Zostałem bezpotocznie dokoptowany jakby do tej grupy, ale nawet to nie miało takiego silnego, tutaj nie było takich silnych relacji, że tak użyję wrażenia w cudzysłowie zawodowych. To się ograniczało po prostu do spotkań towarzyskich i ewentualnie do trzech występów w ciągu roku, prawda? Zbieg na dziko, Święty Jan na dziko, to była taka impreza, która miała bardzo krótki żywot, dwuletni zaledwie. Była bardzo ciekawa, bo scenę ofową między innymi chłopcy zapraszali do Chorzowa. No i to właściwie było wszystko. Jak ja tam się znalazłem, przypadkiem, jak powiedziałem, bo Maćka Meleckiego poznałem kiedyś w Chorzowie na konkursie prozatorskim imieniu Marka Chłaski, który też miał generalnie krótki żywot. Tam się poznaliśmy, jak się okazało, no myśmy chodzili na jedną uczelnię, prawda? On był na polonistyce rok wcześniej. Mijaliśmy się na korytarzach, właściwie nie wiedziałem, co jest grane. Pamiętam, jak mijałem ten pokoik na czwartym piętrze, w którym była etykieta redakcja Na dziko, to zastanawiałem się, co to jest, z pisem studenckim. Recenzję, tak? Tomka recenzowałem właściwie do książki Świat Mięty Świat. To bodajże była ostatnia recenzja wyborcza. Taki krótki właściwie tekścik. Bardziej promocyjny właściwie niż Rudzyński, taki czysto, prawda? Romka również recenzowałem. Dyckiego, Suskę, tekst o Suskę pisałem w Romka Zetropolitecznej. Oprócz tego spotykałem się z nimi oczywiście, czyli miałem magogatorę korespondencję z Rubeniuszem, też się urwała w pewnym momencie. A z Romkiem Honetem, to już na prywatnym gruncie stopnia wszystkim również. Myśmy się widzieli nawet rodzinnie. Przyjeżdżaliśmy do Polonii, przyjeżdżali do nas. I to był taki moment jeszcze właśnie przed takiego przeprowadzki mojego mieszkania w Opolu, problemami z pracą, przed chorobą dziecka, przed kościelskimi generalnie. No się potem wszystko zaczęło zmieniać w jego życiu, także jest. Ten kontakt w tej chwili się może jeszcze ograniczony mocno. Ale oczywiście tak, ja wolałem, prawdę powiedziawszy, spędzać z nim czas przez to powinowactwo tutaj, najbardziej istotne tutaj, przez konkretne wybory literackie, niż z grupą Na dziko, gdzie się czułem troszkę za ciasno. Okazuje się nagle, że po tam 10 latach, powiedzmy, 12 latach, kiedy się zaczęliśmy dać książki, ta poetyka gdzieś tam się przedostała do tego stopnia, do młodej poezji polskiej, że ja teraz widzę, no może nie wiem, tylko epigonami, bo to jest epitet jednak, czy taki określenie latyny, no ale po prostu grupa ludzi, którzy po prostu są, widać, że wyraźnie na nich wpłynęliście. Czy byście zaczynają w ten sposób pisać, mieli jakieś wrażenie, że to będzie przyszłościowe, czy czuliście się jakimiś outsiderami kompletnie w świecie ocharyzmu przeszczepionego do Polski przez literaturę na świecie? Ja nie wiem, ja właśnie od pewnego momentu przestałem jakby kontrolować to, co się dzieje.
w poezji w Polsce. A nawet jeżeli nie wiedziałeś, to już teraz wiesz, jak się czujesz? No nie wiem, nie jak się czuję, znaczy nie, nie, znaczy nie, nie, wiesz, ja nie jestem jakoś przywiązany specjalnie do tego pisania, znaczy nie uważam tego za Bóg wie co, po prostu jest to jeden ze sposobów jakby ekspresji, jeden z wielu w moim życiu i być może dlatego to nie jest takie doskonałe, ale faktem, że jestem dosyć silnie gdzieś nad chwilę i ten przymus pisania jest taki, myślę, że pozytywny w sensie używam słowa przymus. Także nie mam pojęcia, ja się nie zetknąłem jeszcze, prawdę powiedziawszy, z żadnym tekstem, który był gdzieś tam jakoś, którym zauważyłbym jakieś echa, nie wiem, swojej poetyki czy swojego widzenia świata, a prawdę powiedziawszy nawet z tekstami, które były podobne do tekstów Tomka Wódzkiego czy Romplana, to też nie spotkałem. No może miałem szczęście do po prostu do samych wyrazistych głosów, nie wiem. Starego drewna i farby wodne. Niebawem uzdrowisko przeżyje najazd. Przyjadą operacjusze i dzieci, najbardziej okrutne. Ilustracja do apokalipsy, gwarz pastel. Tutaj noc, a po tamtej stronie jest dzień. Ruch na ulicach, telefony, wymiana towaru za pieniądz. Trzecia część nocy, umywalka pełna rdzawej wody. Obrazy zbyt dosłowne. Tafle wód leżą jak lustra. Przez otwarte usta wchodzi demon, ciągnie za sobą siedem następnych. I są litanie rzeczy, pełne siatki zakupów, wróżenia z ręki, dary i talenty. Mój język nie bluźni i nie mówię biegle paramejskim, w innych na rzeczach martwych. Krzyżyk noszę na piersi mnie nie pali. Wypędzam choroby, potem nie poznają. Dwa święte wyrazy, tolerancja i litość, w ich obronie karze gotów jestem zabić. Kaspar Dawid Friedrich. Wędrowiec Morzu Mgły. Rok 1816, nie wiadomo, kryzys wiary lub próba samobójstwa, może długa podróż z przyjacielem Kerstingiem w Karkonosze na południe od Drezna. Surowe jak drewno pasma gór, udręki jeszcze skrytej za mgłą, nie mogło jej zabraknąć na żadnym spłucie. Kaspar Dawid namaluje postać siedzącą tyłem i odtąd bezimienni staną się głównym motywem. Dwa lata później, małżeństwo z Karoliną Bonner, podróż na Rubię, o klifach białych jak kość słoniowa, nic nie zmieni. Czym, jeśli nie nadmiarem kurtuazji można nazwać list, którym pisał? Dużo się zmieniło, odkąd ja przekształciło się w my. W oddali za niskimi horyzontami nie ma i nie było żadnego absolutu, odwiecznego słowa, tchnienia, jakkolwiek to nazwać. Tylko nicość, bezmiar, na twarzach przerażenie. Dlatego nie ma twarzy. Ukłon Friedricha w stronę tych, którym my przekształciło się w ja. Także tym bardziej cieszę się, że mógł być naszym gościem. Proponuję 10 minut przerwy, a później wszystkich zapraszamy do uczestniczenia w turnieju jednego wiersza z pulą nagród 300 zł. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.